Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj poznamy 5 rytuałów, które pozwolą oczyścić nas dom z negatywnej energii. Zapraszam do oglądania. Ezoterycy wierzą, że nasze miejsca zamieszkania przejmują od nas samych energię, ale nie tylko od nas, ale również gości, których przyjmujemy w naszych progach. Trudne czasy niestety sprzyjają temu, żeby ta energia odkładała się tutaj w naszym mieszkaniu. Ale spokojnie. Istnieje pięć rytuałów, które za chwilę przedstawię, które pomogą nam tą energię zwalczyć. Jeśli cały czas odczuwamy negatywne emocje, niestety, ale nasze miejsce zamieszkania nie będzie oazą spokoju i harmonii. Nieustanne uczucie napięcia będzie nam towarzyszyło przez cały dzień. Niestety nie doznamy żadnej chwili relaksu, ani nawet harmonii, ponieważ te emocje, które my odczuwamy, ono również będzie się gromadzić tutaj w naszym mieszkaniu. Po męczącym dniu, pełnym pracy, wysiłku umysłowego i fizycznego, my mamy tylko jedno marzenie, aby po prostu powrócić do domu i najzwyczajniej w nim odpocząć, zrelaksować się. Ale nie zawsze jest nam to dane, żeby w nim odpocząć. Dlaczego? Być może jest to wina złej energii, która w naszym domu zagościła. Albo jest to wina agresji, którą my nosimy cały czas w sobie, po całym dniu. Do tego można zaliczyć również wampiry energetyczne, którymi niestety czy stety po prostu się otaczamy. Te wszystkie składowe, które wymieniłem, być może są tego powodem, że nasz dom niestety nie gwarantuje nam odpoczynku. Energii nie widzimy, ale możemy ją poczuć, dlatego energia naszego domu odzwierciedla nasz stan emocjonalny. Czasami nie zdajemy sobie sprawy, że środowisko w naszym domu jest naładowane, negatywną energią. Czujemy jednak dyskomfort, stan napięcia, ciągłego napięcia, ale nie potrafimy go racjonalnie wytłumaczyć. Ci, którzy wierzą w takie przepływy energii, sugerują, aby naładować naszym mieszkanie pozytywną wibracją. Ale jak to zrobić? Pierwsza na naszej liście przychodzi nam z pomocą szałwia. Szałwia jest narzędziem oczyszczania wielu rdzennych ludów oczyszczają, odnawiają, przynoszą jasność umysłu, a także odpędzają złe duchy. Warto od czasu do czasu okadzić liśćmi szałwii cały swój dom, ale także poddać się samemu takiemu oczyszczeniu liśćmi szałwii, ponieważ w ten sposób pozbędziemy się tej złej i negatywnej energii. Drugim naszym wybawicielem od złej energii jest rozmaryn. Gałązkę rozmarynu umieszczamy nad drzwiami. Służy jako ochrona przed wpuszczeniem złej energii do domu. Ktokolwiek wejdzie, musi pod nią przejść. Można również palić gałązki rozmarynu w metalowej misce, przestawiając czasami tą miskę w różne regiony naszego domostwa po to, aby ten dym dotarł wszędzie. Trzecia na liście jest niezawodna sól morska. Świetnie ona pochłania złą energię. Należy ją umieścić we wszystkich narożnikach mieszkania czy też domu. Można też dodać jej do szklanki z wodą i pozostawić na środku pokoju na noc, a później wylać ją poza domem. Czwarta na naszej liście jest nasza niezawodna cytryna. Cytryna z witaminą C, która nie tylko chroni przed złą energią, ale oczywiście przed różnego rodzaju choróbskami. Przekrój cytrynę na pół i ustaw ją przy wejściu do domu. Możesz dodatkowo ją posypać grubo solą. Zostaw do czasu aż ona się będzie rozkładać i ją po prostu wyrzuć, ale używaj do tego rękawiczek, które później oczywiście również trzeba wywalić. Na sam koniec naszej listy pozostaje niezawodny liść laurowy. Znane one są ze swoich oczyszczających mocy. Możesz je zmieszać z rozmarynem, posiekać, a później ustawić w misie gdzieś w swoim domostwie. Bardzo dobrze jest też palić liście laurowe, które oprócz przyjemnego zapachu oczyszczają energię w naszym domu. Dziękuję moi drodzy za obejrzenie całego odcinka. Mam nadzieję, że ten filmik wam w czymś pomógł i poczuliście ogromną ulgę w swoim mieszkaniu, pozbyliście się tej negatywnej energii bardzo, bardzo, bardzo daleko i również na bardzo długo. Pamiętajmy o tym, żeby od czasu do czasu oczyścić tą swoją energię nie tylko ze swojego mieszkania, ale również i z siebie samych. Także ja dziękuję za obejrzenie mojego odcinka. Będę wdzięczny za jakieś łapki komentarze czy subiki i widzimy się w następnym odcinku.